Siemano mordeczki, z tej strony człowiek artysta, witam was dzisiaj z Ostrowca. To co, lecimy? Znajduję się niedaleko szkoły. Plac zabaw Nivea. Ale lampa. Dostałem przed chwilą zajebistą informację. Dzwonił do mnie listonosz, że ma dla mnie kasę i podobno dostałem 800 zeta z ZUS-u. Nie wiem z jakiego powodu, ale się bardzo cieszę. Ale obiecałem żonie, że nie wydam tego na książki. Ostatnio kupiłem bardzo dużo książek artystycznych o graffiti, ogólnie też o malarstwie barokowym, ponieważ nie... Wiecie co, na przykład kolekcjonuję książki, uwielbiam książki, ale jeżeli oglądam same książki o graffiti, po prostu się nudzę tym. I wolę sobie czasami zrobić taką odskocznię, czyli przechodzę w inny temat, jakiegoś innego malarstwa. Po prostu mam taką zajawkę. Jeszcze postaram się w ogóle odejść, żeby skręcić może nie pod słońce, ale przynajmniej z tą pierwszą pracą będzie trudno. Zobaczcie, jak się poświęcam dla was. Krótkie spodenki, pokrzywy. No to będzie ciężko. Kuźwa. Jakby nie pod słońce. Zobaczcie jeszcze podpisy panów lub pań. W sumie to nie są fajne panie, które miały tu być, a jeszcze nie zrobiły swojej pracy. Legal. Uwielbiam takie pokręcone style. Coś krzyczał Kamil? Czyżby to do mnie?
nowa produkcja. Tutaj już nic nie ma, ale patrzcie, jaka fajna ścianka jeszcze do zrobienia. Z tego co pamiętam, to jest bomba. Jest. Za 500 metrów jedź dalej prosto. Lecimy. Może komuś kanapę. Jesteśmy teraz na ścianie szkoły. Niezła wystawka. Jakbyście chcieli zobaczyć, co teraz w szkole surfują, to pizza i inne akcje. Na stołówce. Zobaczymy jeszcze z tej strony, czy coś jest. Jedna praca. To co, lecimy dalej. Skręć w prawo. Byliśmy dokładnie po drugiej stronie. Na tamtej hali. Obczajaliśmy wrzuty. Topinki jest i mózg, topinki jest i mózg. Cześć gościu. Kasa zarobiona. Wszystko się zgadza. Thank you.
można wracać do domu. Subskrybujcie kanał Człowiek Artysta. Elo.